Czekaj, zrobię jeszcze z kostką, dobra? No i dzicz. Pięknie. Masz. Ja mam nadzieję, że ta dzicz się przyjmie jeszcze bardziej, żeby było to młodzieżowe słowo roku następnego. Prawda, ale w ogóle naprawdę, to jest śmieszne. Ja widzę w tym potencjał. Ale w ogóle to jest śmieszne, bo to słowo, ja mam... Ty już nagrywasz, słowo, prawda? To słowo jest w ogóle śmiesznym słowem, bo ja miałam wrażenie, że ono już było popularne. Kiedyś. Ja nigdy dzicz nie mówiłem. Ja, mi się wydawało, że ono było kiedyś popularne, albo... Chyba podłapałam od kogoś? No właśnie, bo też nie wiedziałem, skąd to się w ogóle wzięło. Mi się wydaje, że ja to podłapam, tylko się muszę ogarnąć, skąd ja to podłapam. Nie wiem, czy ja to tego z Voice'a nie podłapałam, tego słowa. Jakoś ktoś, może ktoś tak powiedział, czy coś takiego? No to... Czy ktoś powiedział, że zdziczeje, czy coś takiego było? I wyszło samo. I jakoś wyszło i teraz ja jakoś mi tak to słowo zostało w pamięci, że mówię to teraz cały czas i... Ale żeby nie było, że ja zabieram jakieś prawa autorskie komuś, tak? Jak... Ja nie wiem, nie pamiętam. Ja po prostu mam nadzieję, że dzicz zostanie młodzieżowym słowem roku następnego roku. Taką nadzieję, bo teraz, co teraz było przy... Spiulkolot, ale to tylko my 30-latkowie mówimy tak. Raczej nastolatkowie. Mój brat 15-letni nie znał, zatłumaczył mi całą listę, całą resztę tych słów. Tam naura i jakieś takie... Naura albo mrozi i te wszystkie, ale ja nie słyszałam jeszcze spiulkolot. Spiulkolot. Co to jest? Tak mówię ja. Moja babcia, jak idziemy spać, no aż do spiulkolotu. Ja pierdzielę, co za dzień. Dobrze, ale spotykamy się dzisiaj po twojej przygodzie eurowizyjnej.